Budynki biurowe, magazynowe czy produkcyjne stają obecnie przed wyzwaniem związanym z wysokimi cenami energii i niedoborem paliw. Często pracujące w nich systemy grzewcze są trudne do modernizacji i oparte na tradycyjnych rozwiązaniach. Zobaczmy, jak odpowiednie decyzje inwestycyjne sprzed kilkunastu lat teraz zbierają swoje plony. Witamy Państwa w siedzibie firmy Mago, firmy, która od kilkudziesięciu lat specjalizuje się w dostarczaniu regałów sklepowych i magazynowych do sieci sklepów, do magazynów, do powierzchni przemysłowych. Natomiast od ponad 10 lat również rozwijamy takie bardziej zaawansowane technologicznie, zautomatyzowane systemy. Mam tu na myśli kasy samoobsługowe, kasy hybrydowe, wózki Klewer czy rozwiązania sklepów automatycznych i autonomicznych. Oczywiście korzystamy również z zaawansowanych rozwiązań renomowanych firm takich jak Panasonic, gazowych pomp ciepła. Ostatnio, ponieważ byliśmy zadowoleni z pracy tych rozwiązań, zrobiliśmy inwestycje w najnowocześniejsze rozwiązanie firmy Panasonic. Są to bezpieczne i ekonomiczne gazowe, hybrydowe pompy ciepła, które korzystają z zasilania gazowego bądź elektrycznego. Jesteśmy już teraz, mogę powiedzieć, zadowoleni, bo odczuwamy pierwsze ekonomiczne efekty tej inwestycji. Zanim opowiemy o modernizacji, warto wiedzieć, że budynek firmy Mago został wyposażony w technologię gazowych pomp ciepła w 2008 roku. Po kilkunastu latach pracy, jako podstawowy system grzewczo-chłodzący, agregaty uległy istotnemu zużyciu. Należało się więc zastanowić nad ich wymianą. Dlaczego? Jedna z pierwszych generacji, które były zamontowane w Polsce, miała troszeczkę mniejszy układ bezwładności pracy sprężarki i współpracy z budynkiem, jeżeli chodzi o obciążenie systemu. Czyli na przykład w takiej sytuacji, kiedy system był obciążony powiedzmy na 10-15%, a poprzednia generacja urządzeń doregulowywała się w sposób płynny tak naprawdę do 40%. I to powodowało, że poniżej 40% obciążenia system pracował ze zwiększonym zużyciem gazu. Co zatem zaproponowano, by zwiększyć sprawność i elastyczność oraz żywotność systemu? Zaproponowaliśmy wymianę starych pomp ciepła na nowe pompy ciepła gazowe firmy Panasonic i zmodernizowaliśmy dodatkowo instalację w taki sposób, że z tych pomp ciepła stworzyliśmy układy multi. To znaczy dwie pompy ciepła pracują na wspólny układ chłodniczy, czyli tak jakby dwa systemy, które pracowały niezależnie, gdzie każdy system był obsługiwany indywidualnie przez pompę ciepła, połączyliśmy w jeden wspólny system, który obsługują w tym momencie dwie pompy ciepła nowe firmy Panasonic. Kluczem do sukcesu zaproponowanego układu są urządzenia. Układy hybrydowe Panasonic świetnie nadają się do wykorzystania w obiektach typu biurowego, czyli obiektach, które cechują się zmiennym bilansem cieplnym w trakcie doby. Zaletą tych układów jest połączenie agregatu elektrycznego z agregatem gazowym. Agregat elektryczny o mocy nominalnej 10 koni mechanicznych plus agregat gazowy o mocy 20 koni mechanicznych mogą pracować w różnych trybach na stałe. W początkowej fazie pracy startuje nam agregat elektryczny. Agregat elektryczny o mniejszej mocy nominalnej, mniejszej sprężarce, który jest bardziej elastyczny. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na ciepło lub chłód w budynku dołączany jest agregat gazowy wraz z kolejnym wzrostem i przekroczeniem mocy agregatu gazowego dołączamy ponownie agregat elektryczny. W szczytowym momencie pracuje i agregat elektryczny, i agregat gazowej pompy ciepła. A z ilu jednostek składa się cały układ grzewczo-chłodzący tego budynku? Poznajmy liczby i moce zainstalowane. W budynku zostały zamontowane następujące systemy. 4 gazowe pompy ciepła, każda o wydajności chłodniczej 71 kW, grzewczej 80 i dodatkowo została zamontowana hybrydowa pompa ciepła o wydajności chłodniczej 84 kW, grzewczej około 90 kW. Całkowita moc systemu
to jest około 370 kW wydajności chłodniczej, około 415 kW wydajności grzewczej i dostępna ilość ciepła odpadowego, która w tej chwili jest w tych wszystkich systemach, to jest niespełna 175 kW mocy grzewczej. Te systemy są to systemy, które stanowią podstawowe źródło chłodu i ciepła w budynku biurowym i są to systemy, które pracują w układzie tak zwanym bezpośredniego odparowania, to znaczy są połączone z jednostkami wewnętrznymi różnego typu, to są urządzenia kasetonowe, kanałowe, ścienne, które dostarczają ciepło albo chłód bezpośrednio do pomieszczeń. Aby system działał poprawnie, musi być odpowiednio sterowany i monitorowany. Warunkiem koniecznym zastosowania układów hybrydowych jest wykorzystanie sterownika inteligentnego, rozbudowanego sterownika, w którym możemy wykorzystać jedną z czterech nastaw systemu. Albo jest to priorytet wydajności, priorytet efektywności, priorytet gazowej pompy ciepła lub elektrycznej. Dostępne aktualne funkcjonalności sterownika pozwalają na dużo więcej niż dotychczas. W tym budynku był zamontowany wcześniej sterownik inteligentny, ale poprzedniej generacji, który nie miał tych wszystkich możliwości obecnego sterownika inteligentnego. To znaczy nie było tam zaawansowanych funkcji oszczędzania energii. W tym momencie, tak naprawdę instalując układ hybrydowy, inwestor zyskał dodatkowe możliwości obniżania kosztów eksploatacji przy wykorzystaniu najnowszego sterownika inteligentnego, który i tak obsługuje układ hybrydowy, a do tego sterownika mogliśmy podpiąć wszystkie pozostałe systemy, które były zamontowane w budynku. I dzięki temu rozwiązaniu korzystamy z tych zaawansowanych funkcji oszczędzania energii, które dodatkowo pozwalają obniżyć koszty eksploatacji niezależnie od samego źródła i większej sprawności źródła ciepła i chłodu o dodatkowe 20-30%. Układy hybrydowe posiadają takie same zalety jak układy gazowe, standardowe, czyli również możemy wykorzystać ciepło odpadowe, tak jak w obiekcie, w którym się znajdujemy. Tutaj ciepło odpadowe wykorzystujemy zarówno z agregatów gazowych pomp ciepła, jak i z układu hybrydowego, ale jednocześnie pozwalają nam na większą elastyczność pracy całego systemu klimatyzacyjnego. Oszczędności to jednak nie jedyna wartość odświeżonego systemu. Jeżeli mamy układ multi, to w przypadku awarii jednego systemu, drugi system może pracować na cały układ chłodniczy. To jakby powoduje bardzo duże bezpieczeństwo pracy systemu, szczególnie w budynku, w którym ten system jest podstawowym systemem grzewczym. Nie ma takiej sytuacji, że robi się nagle zimno, wychładza się pewna strefa pomieszczeń, bo drugi system może pracować właśnie na cały podwójny układ. Dzisiaj wszystkie rozwiązania, które charakteryzują się obniżonym zużyciem energii, wyższą sprawnością i niskimi kosztami serwisu, będą w cenie. W tym momencie, gdybyśmy zamiast tych gazowych pomp ciepła mieli na obiekcie standardowy układ kotłowni gazowej, koszty eksploatacji byłyby pewnie 3, może nawet 4-krotnie wyższe. Dodatkowo układ hybrydowej pompy ciepła daje duże możliwości w przyszłości, ponieważ inwestor będzie mógł sobie wybrać, czy chce postawić bardziej na energię elektryczną, czy chce postawić bardziej na gaz. I to da mu to dużo większe możliwości w przygotowaniu się na zmienną dynamikę cen gazu, energii elektrycznej i tym samym kosztów eksploatacji. Odpowiednie decyzje inwestycyjne i zaufanie inwestora do innowacyjnych technologii wygrało. Modernizacji dokonano sprawnie i bez ingerencji w pracę firmy. Doświadczenie firmy wykonawczej, która od kilkunastu lat specjalizuje się w takich systemach, pozwoliło przeprowadzić inwestycje bez niespodzianek. Tak jak w tym przypadku, umożliwiają nawet po wielu latach i modernizacji systemu włączenie nowych urządzeń do systemów działających kilkanaście lat. Wykorzystanie starych sterowników, wykorzystanie istniejących już jednostek wewnętrznych jest możliwe dzięki temu samemu protokołowi komunikacji. Jak przedsiębiorstwa mogą uniezależnić się od panującego obecnie kryzysu energetycznego i paliwowego? Rewitalizacja systemu grzewczego w firmie Mago to dobry przykład i inspiracja. Panasonic.